fajnie, ale jak się drukuje literatura na socjalistyczną, to po prostu musi być czytelna. Zaprosić Państwa. W sobotę otwieramy w Muzeum Narodowym wystawę drzeworytu japońskiego, gdzie właśnie ten problem pierwszej odbitki jest bardzo silny, bardzo wyraźnie zaznaczony. To są właśnie te najlepsze drzeworyty z różnych cykli japońskich. Oczywiście, no, prawda, da się wykonać kilkadziesiąt odbitek, ale kolekcjonerzy zawsze cenią te pierwsze, zwłaszcza w sztuce japońskiej najbardziej. Więc drzeworyty japońskie i też po spojrzeniu, co nam daje sztuka japońska, bo wydaje się, że to jest tak różne od tego, czym my się zapisamy, ale jak Państwo spojrzą na tę sztukę, to taka jest bardzo kolekcjonerska, bardzo można powiedzieć, że elitarna, bo 300 drzeworytów i nic więcej, ale kolor, kreska i to widzenie świata japońskie, no, to jest ciekawe zderzenie, bo wcześniej była sztuka chińska, a teraz mamy japońską. Też jest graniczące ze sobą kraje, zupełnie tak, że świat, jeżeli chodzi o obrazowanie i sztukę. Tak. Ja myślę, że ten artysta mówił o sobie, o swoich emocjach. O której godzinie, przepraszam, w muzeum? Znaczy od soboty od 10. No, już to jest nowa wystawa czasowa, która od soboty jest dostępna dla publiczności. Gracias.